Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mieście Stołecznym Warszawie S.A. to nowoczesna firma z tradycjami, która od ponad 120 lat dostarcza wodę mieszkańcom stolicy i okolic, jednocześnie zapewniając odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. W trosce o klientów przedsiębiorstwo ciągle podwyższa standardy i efektywność swojego działania, w tym przede wszystkim poziom świadczonych usług oraz jakość wody. MPWiK S.A. wprowadza nowoczesne technologie i rozwiązania, realizując na szeroką skalę zadania inwestycyjne zarówno w zakresie ekologii, jak i gospodarki wodno-ściekowej miasta. Program poprawy jakości wody, projekt Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, współfinansowany przez Unię Europejską. Wieloletni plan inwestycyjny to obecnie najważniejsze zadanie spółki. Dzięki nim MPWiK S.A. zapewnia warszawiakom wodę o wysokiej jakości oraz oczyszczenie ścieków komunalnych przed odprowadzeniem do Wisły, obniżając jednocześnie koszty produkcji wody i odprowadzania ścieków. Nad koordynacją i prawidłową realizacją wszystkich zadań i projektów wykonywanych przez ponad 2800 wykwalifikowanych pracowników czuwa zarząd spółki, nad którym kontrolę sprawuje Rada Nadzorcza przy bezpośrednim udziale prezydenta Warszawy. Przedsiębiorstwo, świadcząc usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, eksploatuje sieć wodociągową o długości około 3200 km, dzięki której w ciągu doby dostarczanych jest do odbiorców około 410 tysięcy metrów sześciennych wody. Sieć kanalizacyjna ma długość blisko 2900 km, poprzez które przy jednoczesnym udziale oczyszczalni średnio 300 tysięcy metrów sześciennych oczyszczonych ścieków trafia każdej doby do Wisły. Pragnienie. Warszawa jest zaopatrywana w wodę dzięki wodociągom Układu Centralnego, do którego należą Zakład Wodociągu Centralnego, Praskiego i Północnego. Zakład Wodociągu Centralnego, działający od 1886 roku, produkuje w ciągu doby około 200 tysięcy metrów sześciennych wody, co stanowi 50% zapotrzebowania stolicy. Zakład zaopatruje w wodę tereny lewobrzeżnej części Warszawy oraz miasta: Piaseczno, Lesznowole, Babice Stare, Raszyn, Pruszków, Piastów i Michałowice. Wodociąg ujmuje wodę spod dna Wisły poprzez ujęcia infiltracyjne, brzegowe i powierzchniowe zlokalizowane na stacji pomp rzecznych. Jako jedyna z warszawskich stacji uzdatniania posiada dwa ciągi technologiczne. Pierwszy uzdatnia wodę w oparciu o filtrację pospieszną i powolną, zaś w drugim stosowana jest koagulacja, sedymentacja i filtracja pospieszna. Od połowy 2007 roku trwa modernizacja zakładu przy współudziale Funduszu Spójności, polegająca na wprowadzaniu technologii ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym. Efektem końcowym inwestycji wartej blisko 44 miliony euro będzie zmniejszona dawka dwutlenku chloru stosowanego do dezynfekcji wody, co przyczyni się do znaczącej poprawy jakości wody. Inwestycja jest warta blisko 44 miliony euro i jest realizowana przy współudziale Funduszu Spójności. Zakład Wodociągu Praskiego pobiera wodę infiltracyjną poprzez specjalne dreny spod dna Wisły za pomocą ujęć UU1 i UU2 oraz uzupełniającego z ujęcia zasadniczego zwanego grubą kaśką. Grubą kaśkę z obiektami technologicznymi stacji uzdatniania wody łączy tunel biegnący pod Wisłą i Wałem Miedzeszyńskim. W najbliższych latach przedsiębiorstwo planuje modernizację tego zakładu. Zastosowana zostanie technologia uzdatniania w oparciu o ozonowanie pośrednie i filtrację na węglu aktywnym. Zakład Wodociągu Północnego, uruchomiony w 1986 roku, ujmuje wodę powierzchniową z jeziora Zegrzyńskiego poprzez typowe ujęcia brzegowe, zaopatrujące w wodę północne i centralne dzielnice lewobrzeżnej Warszawy oraz północne dzielnice prawobrzeżnej Warszawy. Pod koniec 2010 roku zakończy się modernizacja zakładu warta 30 milionów euro, polegająca na wprowadzeniu technologii uzdatniania wody w oparciu o flotację ciśnieniową, dzięki której proces uzdatniania będzie bardziej skuteczny, a jakość wody znacznie lepsza. Woda czysta i smaczna, jak źródlana, w każdym kranie. Już wkrótce wszyscy odbiorcy będą mogli jej skosztować dzięki modernizacji i innowacyjnym technologiom zastosowanym we wszystkich zakładach uzdatniających.
Prace przewodów wodociągowych nadzoruje Zakład Eksploatacji Sieci Wodociągowej. To tutaj fachowcy dokonują ekspertyz technicznych przewodów przy pomocy specjalistycznego sprzętu, czuwając jednocześnie nad prawidłowym funkcjonowaniem całej sieci. Jakość wody wyprodukowanej w wodociągach warszawskich jest monitorowana na każdym etapie jej uzdatniania. Podstawowa kontrola jakości odbywa się poprzez zastosowanie monitoringu ciągłego nazywanego monitoringiem online oraz monitoringu systemowego prowadzonego przez wyspecjalizowane laboratoria spółki. Te działania mają zapewnić prawidłowe zarządzanie siecią, a co za tym idzie, zadowolenie odbiorców z jakości wody oraz z usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. W ramach realizacji programu modernizacji i rozbudowy warszawskiej sieci wodociągowej do końca 2012 roku MPWiK SA planuje wymienić ponad 100 km sieci wodociągowej oraz wybudować 220 km nowej. Zrealizowanie tych inwestycji znacząco wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom aglomeracji warszawskiej. Czystość. MPWiK SA w mieście stołecznym Warszawie eksploatuje 4 oczyszczalnie ścieków. Czajkę, Południe, Dębę oraz oczyszczalnie w Pruszkowie. Czajka, oddana do eksploatacji w 1991 roku, jest jedną z największych oczyszczalni w Polsce. Przyjmuje w ciągu doby około 190 tysięcy metrów sześciennych ścieków z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy oraz okolicznych gmin Legionowa, Zielonki, Jabłonny, Marek i Ząbek. Obecnie trwają prace nad unowocześnieniem i rozbudową obiektu. Realizacja tej inwestycji, polegającej m.in. na termicznej utylizacji osadów ściekowych, umożliwi obsługiwanie centralnej, prawobrzeżnej i północno-lewobrzeżnej części Warszawy. Dzięki modernizacji oczyszczalni wszystkie ścieki produkowane przez Warszawę będą oczyszczone w 100%. Wisła i Bałtyk będą czyste, a Warszawa, spełniając wszystkie wymogi w zakresie ochrony środowiska, dołączy do grona czystych stolic europejskich. Oczyszczalnia ścieków Południe, usytuowana w południowej części miasta w gminie Wilanów, od 2006 roku przyjmuje w ciągu doby około 65 tysięcy metrów sześciennych ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy. Ze względu na bliskość zabudowy mieszkaniowej, oczyszczalnia jest obiektem całkowicie schermetyzowanym. Działająca od 1989 roku oczyszczalnia Dębę w Orzechowie oczyszcza około 3000 metrów sześciennych ścieków zebranych tzw. opaską z miejscowości położonych wokół jeziora Zegrzyńskiego. Z kolei należąca do MPWiK SA od 1975 roku oczyszczalnia w Pruszkowie oczyszcza w ciągu doby średnio 38 tysięcy metrów sześciennych ścieków z zachodniej części Warszawy i okolic. Eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w całej Warszawie zajmuje się Zakład Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej. Monitoruje on pracę sieci kanalizacyjnej, prowadzi kontrolę techniczną nowo wybudowanych kanałów i przykanalików. Do końca 2012 roku MPWiK SA planuje przekazać do eksploatacji ponad 270 km nowo wybudowanej infrastruktury kanalizacyjnej. Pracami remontowymi i usuwaniem awarii zarówno na sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej zajmuje się Zakład Remontów i Usuwania Awarii Sieci. Dzięki pogotowiu technicznemu, które dyżuruje całodobowo pod bezpłatnym numerem telefonu 994, przyjmując zgłoszenia, mieszkańcy informowani są na bieżąco o awariach. Uszkodzone odcinki sieci są natychmiast zamykane i naprawiane. Wszystkie procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków badane są w Zakładzie Laboratoriów Badawczych. 6 laboratoriów pracujących przy głównych obiektach spółki, takich jak zakłady wodociągowe oraz oczyszczalnie ścieków, kontroluje, czy produkt końcowy spełnia normy prawa polskiego i europejskiego, wykonując rocznie około 250 tysięcy analiz. MPWiK SA stale pracuje nad poprawą standardów pracy laboratoriów. Dzięki tym staraniom w czerwcu 2007 roku Laboratorium Badawcze Wody Filtr oraz Laboratorium Badawcze Ścieków Czajka otrzymały certyfikaty akredytacyjne, które potwierdzają, że laboratoria wykonują badania zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniając wymagania stawiane przez międzynarodową normę.
PN/EN ISO/IEC 17025-2005. Jednocześnie Zakład Laboratoriów Badawczych uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000 w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych wody i ścieków. Przyznane certyfikaty potwierdzają, że laboratoria MPWiK SA pracują według światowych standardów i że w każdym obszarze działalności spółki najważniejszy jest klient i jego potrzeby. Przedsiębiorstwo pamięta również o najmłodszych. Do nich skierowany jest program edukacji ekologicznej Z Wisły do Wisły – Podróże z kropelkiem, którego zadaniem jest uświadomienie młodszym i starszym mieszkańcom stolicy, że rozsądne korzystanie z wody ma istotne znaczenie dla poprawy czystości Wisły. Poprzez zabawę MPWiK SA promuje postawy proekologiczne. MPWiK SA – dumne z nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, maszyn i urządzeń. Stanowi jedno z największych przedsiębiorstw w stolicy i najpotężniejszą firmę w branży na skalę ogólnopolską. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w mieście stołecznym Warszawie SA. Tu tradycja łączy się z nowoczesnymi technologiami. Tu infrastruktura techniczna żyje w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Tu czystość jest siostrą pragnienia. Tu prawda zawarta jest w każdej kropli wody. Tu rzetelność, kompetencje, dynamika działania idą w parze z życzliwością. Tu wszystko dzieje się dla dobra publicznego.